Mogliśmy dziś usłyszeć słowa proroka Jeremiasza znowu. Takie słowa, które są bardzo ważne dla męki Jezusa, którą wchodzimy od tej piątej niedzieli Wielkiego Postu. I wszystkie też czytania będą związane ze znaczeniem, wytłumaczeniem czy wypełnieniem się zapowiedzi w tym, co Jezus cierpi i jak umiera. Jeremiasz mówi, Pan mówi, oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, aby wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Chodzi oczywiście o to przymierze najważniejsze dla Izraela, czyli na pustyni pod górą Synaj. Pytanie jest, o jakim to nowym przymierzu prorok mówi? Przecież ileś razy Izraelici odnawiali to przymierze. Ileś razy, choćby przy odbudowywaniu świątyni, po znalezieniu ksiąg w Jerozolimie, prawa mojżeszowego, ile razy zapominali, ile razy łamali to przymierze, ile razy było masowe odchodzenie od Boga Izraela. Słowa, które znajdziemy tutaj, wskazują, że idzie tu o przymierze nowe w znaczeniu takim absolutnie nowe. Takie, które zastąpi tamto stare. Absolutnie nowe. To jest tak, jak człowiek przeżywa coroczne rekolekcje, które trochę poprawiają jego życie na jakiś czas. Jak przeżywa spowiedź, jeżeli regularnie chodzi do tej spowiedzi. A jednak bywa tak, że jakieś rekolekcje są najważniejsze w życiu. Pamiętam, że kiedy w 90-tych latach mówiłem u sióstr Nazaretanek w Wadowicach, mówiłem o spotkaniu z ojcem Danielem Ruffeisenem. To wtedy jedna z sióstr mówi, że 50 lat temu miała właśnie z tym ojcem karmelitą rekolekcję w latach 50. I mówi, że w życiu nie miała mocniejszych, bardziej przemieniających, bardziej skutecznych rekolekcji jak tamte, wtedy kiedy była młodą siostrą, a ojciec Daniel był dopiero co nawróconym na chrześcijaństwo, dopiero co wyświęconym, gorliwym kapłanem karmelitą. A to nawet nie jest dobre porównanie, bo to ma być absolutnie nowe przymierze. O tym nowym przymierzu w Nowym Testamencie znajdziemy właściwie najwyraźniej potraktowanie, wypełnienie, realizację w dwóch miejscach. Najpierw w liście do Hebrajczyków, a po drugie w tekstach, które mówią o wieczerzy, ostatniej wieczerzy. Autor listu do Hebrajczyków mówi, że to nowe przymierze jest związane ze śmiercią. I wyzyskuje tutaj to słowo diatheke, które oznacza i śmierć, i testament. I mówi, żeby diatheke można było zrealizować, czyli testament zrealizować, musi nastąpić śmierć tego, który sporządził testament. Wtedy właśnie jest wspomniane oczywiście o śmierci Jezusa i przez tą śmierć wprowadzone nowe przymierze. Podobnie Jezus w ostatnią wieczerzę nazywa kielichem nowego przymierza to, co jest na stole podczas ostatniej wieczerzy. A więc śmierć Jezusa jest tym nowym przymierzem, ponieważ przymierze potrzebuje ofiary, potrzebuje śmierci. Zakłada nową relację. Odsuwa to, co było dotąd. Tak właśnie spełniło się to słowo proroka Jeremiasza, choć dziś zapowiada także o pewne uwewnętrznienie tego prawa. W sercu będzie wypisane, że rzeczywiście jest wypisane przez Ducha Świętego w sercu tego, który wierzy. I będzie to przymierze, które będzie powszechnie znane, którym się ludzie przejmą, że nie będzie trzeba przypominać drugiemu człowiekowi, jesteśmy w nowym przymierzu. To jest przymierze, które przeniknie
serce człowieka. Pomyślmy, jak bardzo my żyjemy, na ile świadomie w tym przymierzu, które Jezus dokonał i zaproponował nam przez swoją śmierć. Jak bardzo jesteśmy przejęci tą nowością i ceną tego przymierza zawartego przez śmierć Jezusa. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.